Siemanko, dawno odcinka nie było. Sprzęty 2, no i TRX biały. Kawasaki tam kiedy indziej jeszcze powiem, co tam robię w nim, bo filmik też sobie nagram. Teraz, no niestety, odcinki są jak są, rzadko, ale coś tam od czasu do czasu wrzucę, jak mi jakiegoś trupa przywiozą. Tu to pewnie wiecie, co się wydarzyło u tego kolegi. Rozwalony wysprzęglik. Przywiózł mi nowe części, napęd nowy. Olej, wlepki mi dał nawet, żeby chyba taniej policzyć, nie? Łańcuch, uszczelka. Sobie tak troszkę tu podczyściłem. Tu taki zadzior był trochę wyrąbany, ale go troszkę spiłowałem i może będzie dobrze. Uszczelkę można kłaść już. Przykręcimy. Ten wysprzęglik ma trochę dziury większe. Powiercone. Chyba ktoś gwint obrobił kiedyś i przewiercił. No ale nic nie zrobimy. No jakoś to powinno trzymać. Śrubki są, podkładki miedziane. Wszystko chyba jest, nie? Także robimy sobie odcinek dzisiaj z wymiany tego płynu. Odpowietrzenie sprzęgła i napęd. Może sobie zrobię jakiś osobny odcinek. Zobaczymy jeszcze. Założymy sobie pierw ten wysprzęglik. Nowy. Pasuje, pasuje. Myślę, że tam się ustawi na środku i tak, bo tu jest to. To wchodzi w środek, także powinno być cacy. Enduro opa popsuł i co? Przywiózł. Zamiast naprawić, to podwozi takie świnie. Uszczeleczkę. Aha, tu osłonka przychodzi. Ale może osłonkę później przykręcimy. Najwyżej jedną śrubkę się odkręci. Będzie przeszkadzać. No i teraz co? Dociskamy i dokręcamy. O, dobra. Pięknie siedzi. I co? Przewód. Podkładki miedziane może mamy. Nowe mu damy. Żeby nie zmierzolił za bardzo. Jakie to będą? Kurna, takie ładne mu dawać. A tam doliczy się do ze stówę do rachunku. To? To. Ach. No i pięknie. Symetryczka. Spróbujemy sobie odpowietrzyć. Jak się zrobi, to może trochę mi się uda pojeździć. Napiszę mu, że za 2 tygodnie będzie do odbioru i niech czeka, nie? Ja sobie będę latał, bo nie mam czyn. O, się przyda Kawasaki. W Kawasaki tam gwint robiłem od spustu oleju i będzie sprzęgło do sprawdzenia jeszcze, ale to w wolnej chwili. Nie wiem, czy nie za gruby. Nie za gruba rureczka. Kurna nie, jakby stąd była. No i co, zawsze odpowietrzałem tak, że rurka taka na odpowietrznik, strzykawka i wpychałem tu do góry. Wychodziło, ale nie mam strzykawki tym razem, więc zalejemy sobie na górze i spróbujemy wciągnąć.
Nie, nic z tego. Jednak stara metoda musi być. Muszę wykombinować strzykawkę i w drugą stronę. Dobra, jak coś to ten. Idę poszukać czegoś, jak coś to zaraz się widzimy. Strzykawki niestety nie znalazłem, ale wężyk sobie ten długi wziąłem. Nalałem płynu do niego. Dotąd, jak widzicie, jest poziom płynu. Na razie więcej nie leję. Kompresor, odpowietrznik odkręcony. Tutaj płynu nie ma. I zobaczymy, czy uda się wepchnąć przez odpowietrznik. Coś tu nie gra. Ciśnienie jest, a nie idzie. Ciśnienie w przewodzie jest, więc powinno iść. Jak nie, to sobie odkręcimy pierw przewód, żeby przez przewód przeszło. A później przez pompkę. Tu nigdzie nic nie wycieka. Dobra, nie ma sensu, bo coś jest nie tak. Ciśnienie w przewodzie mamy. Ściągniemy przewód, zobaczymy, czy ciśnie przez przewód, czy tu przy pompce się zatrzymuje. Tu porozdzewniałe wszystko. Oj, oj. Zobaczymy teraz, czy nam tu wylezie. Też nic. Dlaczego? To schodzimy niżej. Ja coś nam wysprzęglik blokuje, bo tu nam nie chce przejść przez wysprzęglik, ale czemu? Trzeba coś odkręcać. Dobra, jeszcze raz musiałem to wykręcić, bo problemy enduro opa to zawsze jakieś kurde wymyśli. Tu jest wszystko ok. Więc to z powrotem. Trochę mi nie pasuje ten tłoczek, bardzo tak ciężko chodzi. Ale może teraz będzie lepiej. Ale odpowietrznik jest zapchany. Tu mamy ziemię w tej dziurce. Nie idzie w ogóle w to dmuchnąć. Więc jak ja miałem przez to zassać płyn lub wstrzyknąć. Musimy sobie wydubać czymś. Zobaczcie. Sam piasek. W drugą stronę. O, leci. Już byś sprawdził, nie musiałbyś rozbierać. O. Cyk, fuch. Dobra, składam i będziemy odpowietrzać jeszcze raz. Małymi kroczkami sobie. O. Czy jak wychodzi ładnie? A tu nam płyn sobie wchodzi. Ale jeszcze jest puszlał fika, także. Idziemy dalej. Dobra. A ten płyn stąd wybieramy do pojemniczka. Thank you.
No i cyk, zakręcone, odpowietrzone, tak jak widzieliście, jednak od góry najlepiej, znaczy od dołu sprzęgiełko działa, płynu nie dolewam, już wystarczy. Jechałbym się przejechać, no ale jeszcze napęd niestety. Łańcuch zerwało i się narobiło, nie? No i dobra, to byłoby na tyle. Ja się biorę za napęd, ale to już sobie zobaczycie w następnym odcinku. Także kończymy. Później się przejadę, jak będzie możliwość. A ja kombinuję dalej. Trzymajcie się.